Obecnie najprostsza nawigacja, jaką możemy kupić na rynku od niezależnego dostawcy, to jest w okolicach 4000 zł. Nawigacja satelitarna w rolnictwie to nowość wykorzystywana już jednak od jakiegoś dłuższego czasu. Wielu rolników na dzień dzisiejszy nie wyobraża sobie bez niej życia, ale wielu nadal tego systemu nie zna. Dzisiaj jesteśmy pod Warszawą w województwie mazowieckim i rozmawiamy z panem doktorem Adamem Ekielskim, współtwórcą książki Systemy Agrotroniczne wydanej przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Panie doktorze, chciałbym zacząć tutaj właśnie od początku w nawigacji. Kiedy w ogóle to się zaczęło? Kiedy w rolnictwie nawigacja satelitarna zaczęła być wykorzystywana? Prawdę mówiąc, nawigacja satelitarna była znana już od 30 lat. To jest nic nowego. Problem zawsze polegał na dokładności. Dopóki dokładność była rzędu 100 metrów, w zasadzie nie było szans na wykorzystanie praktyczne tego systemu w rolnictwie, ale również i w innych dziedzinach, w logistyce czy chociażby w nawigacji samochodowej. Mniej więcej na przełomie XX i XXI wieku wycofano się ze stosowania sygnałów zakłócających i pojawiła się możliwość uzyskania dokładności rzędu 20 metrów. I to był przełom. Tak naprawdę wtedy rozpoczęła się era nawigacji samochodowych, ale również i nawigacji stosowanych w rolnictwie. Inną kwestią była sprawa nie tyle dokładności, co niezawodności tego typu urządzeń. No i tutaj nie da się ukryć, że ogromny postęp w zakresie systemów mechatronicznych spowodował, że nawigacja mogła przejść ze stanu stosunkowo niedużych obciążeń termicznych i mechanicznych, jakie są spotykane w samochodach osobowych, do naprawdę trudnych warunków polowych i mogła znaleźć zastosowanie w rolnictwie. I to był przełom. Później pojawiły się kolejne mutacje nawigacji zwiększające jej dokładność i w zasadzie w Polsce nawigacja stosowana w rolnictwie to są początek lat 2001-2002. Kto tutaj był w ogóle prekursorem na tym rynku nawigacji? Jest pan w stanie nam powiedzieć to? No jest to dość trudne pytanie, dlatego że pierwsze nawigacje, jakie pojawiały się na rynku, to były nawigacje ściągane razem z pojazdami, które przychodziły importem prywatnym z zachodu. Pierwsze również rozwiązania były stosunkowo mało popularne ze względu na cenę, ale no nie da się ukryć, że chyba wiodącymi takimi dostawcami systemów nawigacyjnych, tymi pierwszymi, to byli to najwięksi producenci ciągników. Klas, John Deere, New Holland. Pierwsze nawigacje, powiedział pan tutaj, pojawiły się na początku XXI wieku w Polsce, ale tak naprawdę rozwinęło się to chyba już w drugiej dekadzie tego wieku. Zdecydowanie tak. 2010 rok jest to rok przełomowy. W tym momencie do systemów czysto nawigacyjnych wprowadzono elementy wykonawcze. Elementy sterujące układem wysiewu nasion, układami żniwnymi, mechanizmem prowadzenia pojazdu. I to był faktycznie przełom pozwalający obecnie powiedzieć, że systemy nawigacji stały się pełnoprawnym uczestnikiem procesów polowych. I jaką teraz dokładność gwarantują te systemy na dzień dzisiejszy? Jasne. To dokładność nawigacji systemów pozycjonowania, bo tak należy o tym mówić, zależy od tego, przede wszystkim od samego użytkownika. Maksymalna dokładność, jaka w tej chwili jest spotykana i stosowana powszechnie, to jest dokładność około 1,5 cm. Wyobraźcie sobie Państwo, że mamy tutaj skok, a nawet kilka skoków od 100 metrów, dokładności 100-metrowej do dokładności 1,5 cm. To jest najwyższa dokładność, jaką obecnie można spotkać. Powszechnie stosowana dokładnością, która uznawana jest w warunkach agrarnych, to jest dokładność 2,5 cm. Jeśli już jesteśmy tutaj przy dokładności, to jeszcze zapytam, czy ukształtowanie terenu, jakieś pagórki, czy praca w dużym zakurzeniu, czy praca w nocy nie utrudniają tego? Nie ma to wpływu na sygnał, na jakość i dokładność? Wymienił pan tak dużo czynników, że praktycznie rzecz biorąc na każdy należałoby oddzielnie odpowiadać. Dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o ukształtowanie terenu, to jeżeli są to niewielkie wzniesienia, to nie wprowadzi to do specjalnych błędów systemu pozycjonowania. Ale jeżeli będą to
pola mocno pofalowane, bądź w pobliżu jakichś terenów zalesionych, może być sytuacja taka, że na przykład część satelitów będzie niewidocznych przez systemy nawigacji. No i pojawia się problem. Konsekwencją zresztą takiego stanu rzeczy jest, proszę zwrócić uwagę, że większość producentów zaczyna wprowadzać systemy nawigacji, które pracują zarówno w systemie GPS, jak i GLONASS, czyli odpowiedniku amerykańskiego systemu, rosyjskim odpowiedniku amerykańskiego systemu. Dlaczego? Dlatego, że system GLONASS, satelity systemu GLONASS położone są na wyższych szerokościach geograficznych. Wobec tego na przykład w północnej Europie, również w północnej części Polski, system GLONASS bywa w niektórych przypadkach łatwiej dostępny niż system GPS. Firmy, które obecnie umożliwiają korzystanie z nawigacji satelitarnej, również dają możliwość wykupowania abonamentów, które zwiększają dokładność. Tak to wygląda obecnie na rynku? To znaczy, tu są różne rozwiązania. Oczywiście z punktu widzenia rolnika chyba najwygodniejszym rozwiązaniem jest zakupienie poprawki referencyjnej w postaci abonamentu, bo nie wiąże się to z innymi inwestycjami. Aha. To jest jak z abonamentem na telewizję kablową. Kupujemy pewną usługę i dostajemy sygnał korekcyjny pozwalający właśnie uzyskać dokładność rzędu tych 2,5 cm. Ale to nie jest jedyna ścieżka, bo można skorzystać z opcji zakupu własnej stacji referencyjnej, czyli tak naprawdę samemu generować sygnał poprawki referencyjnej. Mało tego, można na tym sygnale również zarabiać, udostępniając go sąsiadom. Więc tutaj są dwie ścieżki i to wszystko zależy od tego, którą opcję jak wybierze rolnik, a tak dokładnie jak często korzysta z systemów nawigacji. Jak zaawansowane rozwiązania są mu potrzebne. Czyli tak naprawdę, jeśli zakupi sam sobie tą stację, to jest jednorazowy wydatek i wtedy już po prostu może na tym zarabiać. Dokładnie, jest to jednorazowy wydatek i w zależności od zasięgu stacji, bo tutaj też mamy różne rozwiązania, może albo samodzielnie korzystać w przypadku stacji przenośnych o zasięgu rzędu 2-5 km, albo może postawić maszt w swoim gospodarstwie i pokryć 20 nawet 30 km zasięgu wokół gospodarstwa. Wobec tego w takim przypadku może już sprzedawać sygnał, udostępniać sygnał sąsiadom bądź innym osobom. Nasuwa mi się tutaj jeszcze jedno pytanie na temat dokładności. Mówiliśmy, że jest ona mniej więcej do 1,5 cm, a do jakiej prędkości jest ta dokładność 1,5 cm? No tutaj jest, to jest faktycznie problem, bo ta dokładność 1,5 cm osiągana jest przy prędkości rzędu 5-7 km na godzinę. Jaką maszynę wyróżniłby tutaj Pan do współpracy z nawigacją, dzięki której największe oszczędności udaje się uzyskiwać? Opryskiwacz czy siewnik właśnie? Według mnie opryskiwacz, jeżeli chodzi o straty substancji aktywnej i możliwość oszczędności. Niewątpliwie to jest opryskiwacz, dlatego że obecnie tyle tych zabiegów jest realizowanych w gospodarstwie, że niewątpliwie to chyba jest jedno z urządzeń, jedna z maszyn, która jest najczęściej stosowana w trakcie wegetacji. Patrząc z punktu widzenia z kolei pracownika, który pracuje na polu, bym powiedział kombajn. Bo niewątpliwie kombajny, które pracują, są to maszyny bardzo sezonowe, czyli bardzo intensywna praca w krótkim periodzie czasu, w krótkim odcinku czasu. I wtedy kombajniści, operatorzy są potwornie zmęczeni pracujący na tych maszynach. Wobec tego tam o pomyłkę nie jest trudno. No i wtedy właśnie te systemy prowadzenia, równoległego prowadzenia po ścieżce przydają się najbardziej. Po prostu kombajnista nie musi być cały czas skupiony. Z wieloma operatorami na pewno miał Pan również do czynienia. Nie było to dla nich problemem przejście w tę nawigację, dostosowanie się do wszystkich komputerów? Proszę Pana, prawdę mówiąc, no każdy producent chce tak dostosować swój system, żeby był jak najłatwiejszy zarówno do obsługi, jak i do nauki pracy z tym systemem. Prawdę mówiąc, nie spotkałem się jeszcze z osobą, która by powiedziała wyraźnie, ja się do tego nie nadaję. A były to często osoby, które miały 60, a była i osoba 70 lat. Wszyscy tutaj w ogóle mówią GPS, GPS, ale tak naprawdę powinniśmy to jeszcze wytłumaczyć szerzej. Tak, GPS to jest nazwa handlowa, to trochę jest taka kalka, jak wszyscy mówią ksero. Ksero, czyli kopiarka, nazwa przyjęta od Xeroxa, to samo dokładnie wygląda sytuacja z GPS-em. GPS jest nazwą handlową, nazwą pewnego systemu opracowanego w Stanach Zjednoczonych i stosowanego od lat 70. Tak naprawdę powinniśmy mówić o systemie pozycjonowania, GNSS. I jeżeli o tym mówimy, to w grupie GNSS znajdziemy system GPS, GLONASS bądź Galileo.
Teraz chciałbym zapytać o same nawigacje już w rolnictwie. Jakie na dzień dzisiejszy są tutaj najbardziej popularne? Jakie pan by wymienił tutaj dominujące? Pytanie znowu z cyklu trudnych pytań, a w zasadzie odpowiedzi trudnych na to pytanie. Mianowicie można podzielić systemy nawigacji stosowane w rolnictwie na tak naprawdę dwie grupy. Te, które dostarczane są bezpośrednio z maszynami i montowane są u producenta. No, nie da się ukryć tutaj, że chyba liderami nadal na rynku jest John Deere i Klas. Chociaż New Holland ma również własne rozwiązania. No i druga grupa dostawców, którzy korzystają z dostawców zewnętrznych. Do tej grupy można zaliczyć na przykład Massey Fergusona. Również istnieje bardzo popularne nawigacje, są dostawcy zupełnie niezależnych systemów nawigacyjnych, które można praktycznie zamontować do każdego ciągnika, niezależnie od tego, czy której generacji będą stosowane w nim rozwiązania. I tutaj no, też uważam, że chyba najbardziej popularnymi rozwiązaniami są systemy Topcona bądź Trimble. Teraz może trochę tutaj konkretniejszych informacji dla rolników. Ile trzeba było zapłacić za pierwsze te nadajniki, które mogli sobie rolnicy domontować do ciągników, a ile obecnie mniej więcej kosztują te urządzenia? To należałoby powiedzieć w relacji do czegoś, do na przykład ceny zboża bądź ceny ciągnika. No niewątpliwie jeszcze 15 lat temu cena takiego systemu nawigacji to stanowiła nawet 10-15% ciągnika. Obecnie ceny spadły i tutaj obecnie najprostsza nawigacja, jaką możemy kupić na rynku od niezależnego dostawcy, to jest w okolicach 4000 zł. Oczywiście trzeba zdać sobie również sprawę z tego, że na rynku pojawiają się nawigacje sprowadzane z Chin i ich cena waha się w okolicach 2500 zł. I to są absolutnie najtańsze rozwiązania, które mogą być znaleźć zastosowanie w rolnictwie. Taką nawigację można zamontować do każdego ciągnika rolniczego? Tak, praktycznie do każdego ciągnika rolniczego wyposażonego w system elektrycznego zasilania, czyli taki system, w którym mamy od 12 do 48 V. Ilu rolników wykorzystuje ją w Polsce? Stała się ona już powszechna? Moim zdaniem tak. To znaczy u rolników, którzy mają gospodarstwa średnie i duże, to jest standard, moim zdaniem. Praktycznie wszyscy rolnicy, którzy gospodarują na gospodarstwach powyżej 100 hektarów, posiadają tego typu rozwiązania. Rolnicy posiadający gospodarstwa o wielkości od 20 do 100 hektarów, no myślę, że ogromna większość z nich posiada, a ci mniejsi, no w zależności od tego, co produkują, jaki zakres upraw u nich występuje. Jest pan w stanie wskazać ilość hektarów, przy której opłaca się już zainwestować w tą nawigację? Jeżeli mówimy o uprawach zbożowych, no to opłaca się zainwestować już od 20 hektarów. Ale w przypadku na przykład upraw warzywnych, tutaj jesteśmy w okolicy pod Warszawą, gdzie znajduje się sporo gospodarstw nastawionych na uprawę warzyw. No w tym przypadku, jeżeli rolnik nastawia się na automatyzację samego procesu siewu i zbioru, no to nie da się ukryć, że już 5 hektarów jest wystarczającym obszarem, żeby można było zastosować i wykorzystać poprawnie, a jeszcze żeby to było opłacalne i jeszcze żeby system nawigacji satelitarnej był opłacalny. 5 hektarów jest wystarczającym obszarem. Ile procent można oszczędzić czasu, paliwa, środków ochrony roślin od takich regularnych kształtów po te najbardziej nieregularne? No oczywiście najwięcej można zaoszczędzić właśnie w przypadku pól o nieregularnym kształcie i tutaj według badań prowadzonych przeze mnie, przez kolegów, można stwierdzić, że oszczędność na przykład środków ochrony roślin dochodzi do 30%. To jest bardzo dużo, jeżeli chodzi właśnie o pola o kształcie nieregularnym. Jeżeli chodzi o nawozy z kolei, oszczędność dochodzi do 10-15%. Obecnie systemy telemetryczne, bo o tym trzeba mówić, trzeba mówić w ten sposób, spowodowały, że mamy możliwość nie tylko poprawnie wykonania zabiegów, poprawnie zebrania plonów, ale mamy możliwość przewidywania, ile z danego obszaru, ile z danego fragmentu pola możemy zebrać i co należy ewentualnie zrobić, aby poprawić wskaźniki produkcyjne danego obszaru pola. To jest świetne rozwiązanie właśnie dla rolników, którzy chcą optymalizować produkcję, czyli minimalizować koszty i podnosić efektywność z jednostki obszaru uprawnego. W tym kierunku właśnie to pójdzie cały czas? Ja myślę, że to idzie cały czas w tym kierunku i kwestią czasu jest tylko, jak szybko stanie się to popularne praktycznie, jak szybko stanie się to powszechne, powszechnie stosowane praktycznie we wszystkich gospodarstwach, bo zarządzanie gospodarstwem staje się obecnie kluczowym elementem
pozwalającym zwiększać zyski i podnosić zyski z gospodarstw. No to kiedy czeka nas ciągnik bez operatora tak naprawdę poruszający się po polu? To nie jest takie proste, to znaczy nie jest takie proste stosowanie systemów autonomicznych, całkowicie autonomicznych. Nie jest proste głównie ze względów bezpieczeństwa, bo oczywiście już teraz są stosowane i można znaleźć rozwiązania, w którym ciągnik samodzielnie wykrywa zakończenie pola, przeszkodę, ale nie jest w stanie wykryć wszystkich możliwych przypadków, które może spotkać na polu. Wobec tego zawsze nadal potrzebna jest asysta człowieka, który co prawda niewiele musi robić w tym ciągniku, ale za to musi kontrolować sam system. Jest systemem nadrzędnym nad tym. Ja myślę, że to jest kwestia może najbliższych 10-15 lat, kiedy liczba czujników wykrywających zakłócenia oraz możliwość łączenia się z chmurą zewnętrzną, czyli obserwacji pola z pewnej perspektywy, pozwoli na wyeliminowanie traktorzysty. Proszę zwrócić uwagę, że już teraz niektóre firmy wprowadzają prowadzenie dublowane, to znaczy mamy ciągnik, który jest ciągnikiem bazowym i obok niego z pewnym przesunięciem może jechać, powtarzając czynności tego, ścieżkę przejazdu tego ciągnika prowadzącego, drugi ciągnik, który praktycznie nie ma żadnej obsługi. To jest właśnie pierwszy krok w kierunku wyeliminowania traktorzysty z kabiny ciągnika. Nie będzie tu problemem prawo? No prawo trzeba zmienić. No, w tej chwili oczywiście problemem jest prawo, ale proszę pamiętać, że Tesla również wypuściła samochody, które mogą jeździć bez kierowcy. Wobec tego, skoro mogą po drogach jeździć bez kierowcy, ja myślę, że w niedługim czasie prawo pozwoli również ciągnikom swobodnie przemieszczać się po polach. Jak wygląda domontowanie dougrzewanego już ciągnika, w którym ta nawigacja fabrycznie nie jest zamontowana? To jest duży problem? Nie, to nie jest duży problem. Każdy ciągnik, który de facto posiada zasilanie 12 V oraz wspomaganie kierownicy, jesteśmy w stanie wyposażyć w taką oto kierownicę elektryczną. Kierownica ta jest doposażona również w czujnik skrętu koła, czyli tak de facto dokładność jej prowadzenia jest na poziomie oryginalnego, fabrycznie wmontowanego bloku hydraulicznego, który znajduje się po prostu w ciągniku. Więc niczym to nie odbiega od fabrycznie zamontowanej nawigacji w nowym ciągniku. Na te czasy ciągnik jest z 2007 roku, nie było takiej możliwości, aby wyposażyć ciągnik w nawigację, więc tutaj właściciel gospodarstwa zdecydował się na taki krok kilka lat później, aby doposażyć ten ciągnik w system prowadzenia równoległego. Ile ona gwarantuje dokładności, ta nawigacja? Tutaj korzystamy z poprawki RTK, czyli jest to na ten moment najdokładniejszy sygnał na świecie, plus minus 2 cm. Są różne opcje abonamentu, które rolnik może sobie wybrać, od tygodnia po 12 miesięcy. Trzeba, za ten abonament trzeba dodatkowo jakby zapłacić. Dokładnie, abonament jest płatny. Koszt abonamentu na tydzień jest to 99 zł. Na rok jest to około 1800 zł. Fajną mamy tutaj, powiedzmy, ofertę, jeżeli chodzi o abonament typowo dla rolników. Jest to abonament typu Agri 2 plus 3, czyli 2 miesiące na wiosnę, 3 miesiące na jesień. Czyli rolnik sobie sam po prostu wybiera, które 2 miesiące, w których 2 miesiącach chce korzystać z tej poprawki wiosną i w których 3 chce korzystać jesienią. I koszt takiego abonamentu jest to 999 zł. Jak to wygląda, jeśli chodzi o popularność nawigacji? Ona wzrasta? Jest coraz więcej tych nadajników montowanych? Z roku na rok sprzedajemy coraz więcej tych urządzeń. Ta liczba nie maleje, wręcz przeciwnie, wzrasta. Świadomość rolników, jeżeli chodzi o koszty, oszczędności, sam komfort pracy również wzrasta, więc te nawigacje są coraz bardziej popularne. Wpływa to też na to dotacje z Unii Europejskiej, gdzie ten produkt jest bardzo mocno opremiowany. Ile trzeba zapłacić za taki nadajnik, taką nawigację? Koszt nowej takiej nawigacji na plus minus 2 cm z elektryczną kierownicą i z taką owo konsolą X25, jest to konsola w pełni isobusowa, czyli możemy z niej obsługiwać maszyny isobusowe. Mamy tutaj kontrolę sekcji. Jeżeli ktoś by chciał korzystać z map zmiennego dawkowania, musimy ją po prostu rozblokować. Jest to koszt około 60 tysięcy złotych. Nowa nawigacja fabrycznie. Oczywiście koszt jest to z montażem, z instruktażem. Powiedział pan tu o instruktażu, no to teraz może trochę instruktażu na temat tego, jak tu obsługiwać to urządzenie. Ogólnie Topcon jest według klientów jedną z bardziej intuicyjnych konsol. Mamy bardzo dużo klientów, którzy to z łatwością sobie radzą z obsługą tego, więc powiem tutaj szczerze, że sama obsługa tego nie jest ciężka. Topcon jest ogólnie podzielone na 3 takie poziomy. Mamy tutaj, pierwsze mamy pole, potem mamy zadanie i mamy linię. Czyli na początku dodajemy sobie pole,
pole, na którym będziemy po prostu wykonywać jakiś zabieg agrotechniczny. Chyba że jest to pole już, które gdzieś wcześniej mieliśmy dodane, to oczywiście wybieramy. Plusem poprawki RTK na plus minus 2 cm jest to, że każda rzecz, którą zrobimy tym sprzętem, ma stałą współrzędną. Czy przyjedziemy dzisiaj, czy przyjedziemy za 5 lat, ta linia, ta granica pola jest ciągle w jednym miejscu.